Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Kolejny format z wyborem 11. Tym razem skupimy się na 11 zawodników, którzy trafili w tym roku do klubów Premier League, ale przed rozpoczęciem sezonu. Także transfery, które wydarzyły się już po starcie Premier League, nie będą brane tutaj pod uwagę. A razem ze mną są dzisiaj osoby, które przygotowały tę 11, które będą się za chwilę kłócić o to, jak ta 11 będzie wyglądała. Czyli Jan Piekutowski po mojej prawej i Łukasz Maciejewski po mojej lewej stronie. Cześć. Bez żadnego przedłużania, nasza poprzednia 11, gdzie wybieraliśmy najlepszych zawodników poprzedniego sezonu, w którym przyjęła się bardzo dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, możecie zajrzeć, na pewno znajdziecie ją na naszym kanale. Albo gdzieś w opisie, albo gdzieś tutaj. Zawsze mówimy, że przypniemy i nigdy tego nie robimy, także nic to jest sił na wiatr. Mam nadzieję, że jeszcze w sprzedaży są nasze koszulki, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do naszego sklepu, szybka promocja, a teraz przejdźmy już do wyboru naszej 11. Zaczynamy zaskakująco od bramkarza. Janek? Było bardzo trudno, bo cały dwóch do tej pory przed startem sezonu. No ale chyba Ramsey, bo Messia nie jest jeszcze piłkarzem przygotowanym na Premier League, a Ramsey jest sprawdzony. Nie przekonywał mnie jakoś specjalnie w wodów, ale wierzę mu bardzo niż Francuzowi po prostu. Nie ten się jestem przekonywał, ale na jego plus natomiast działało to, że miał aż 128 obron w poprzednim sezonie. Lepszy od niego był tylko Dubravka. Pod tym względem. Dziwi mnie to. Marcin Dubravka na zawsze w naszym sercu. Ale obecnie pewnie trochę dziwnie jakoś w błędach prowadzących do straty gola. Także Dubravka miał 5, także 3 mile Ramsey. To nie zmienia faktu, że na ten moment Ramsey jest zdecydowanie najlepszym transferem wśród Krakowa. Zapomnieliście jeszcze o najbardziej umieszczonym bramkarzu wśród angielskich zawodników, czyli Joe Hart też zmienił klub. No tak, pamiętałem o tym, ale to Hart już w swoim zdarzył bramkę w stylu Joe Harta, także no tak, czyli co, Aaron Ramsey, najlepszy bramkarzem. Szybko. Dobra, która obrona? Lewa? Prawa. Prawa. Tak, no zdecydowanie tutaj pozwolę się zgodzić z Jankiem. Wyjątkowo. Bardzo wielki w poprzednim sezonie oddał najwięcej strzał z pola karnego. Sporo bramek, sporo asyst, podaje, że miał 5 bramek, jeśli dobrze pamiętam. Asyst też jeszcze 2 więcej, także to jest gość, który na pewno sporo wniesie do tego rehabu. Mówię przez to, jakie mamy świetne walory ofensywne. Ja mam nadzieję, że pod Jose Mourinho będzie grał tak samo ofensywnie jak w Espirito Santo. Portugalczyk, mam nadzieję, jak to będzie dobrze wyglądało. Bo fantazy Premier League to 6-0, ale chciałem zapytać, jak Wolves był częstym wyborem, jeżeli chodzi o swoje fantazy Premier League, teraz też rozważacie? Ja mam od początku. Ale też jest mały wyciek na Amazonie w tym dokumencie na temat Tottenhamu. Po prostu była tablica, gdzie Mourinho przedstawiał taktykę i Marco Pirlo znajdował się tam, można powiedzieć, na prawym skrzydle, to było prawie pochodło, dość głęboko w górę wysunięte. To jest bardzo wartościowa informacja. Generalnie jeszcze odnośnie do tego, to, że cena, właściwie skandaliczna jest, bo 15 roku półtora, to jest po prostu kradzież ze strony Mourinho, to na rynku portugalskim sporto, Dobrze, no w naszej 11 nie ma znaczenia, ile będzie kosztował fantazji, ile kosztował realnie, po prostu uznajemy, że Doherty jest naszym prawym obrońcą. No i przejdźmy do środka pomocy. Domyślam się, jakie nazwiska będą, przepraszam, obrony. Domyślam się, jakie nazwiska będą, ale Janek? Nie wiem, czemu się domyślam, również jest Mohamed Salis. No tego nazwiska właściwie to jest nasz podcast o Southampton, którym zachwycaliśmy się tym zawodnikiem. Ja mam Salisu jako czołg po prostu typowy i do tego Robin Koch z Freiburg. Pozwolę się tutaj nie zrobić. Moje typy to Kiery Silva i Jadon Ake, jednak Kiery Silva sprowadzony za darmo. Nie ma teraz za darmo, pamiętam. Dobrze, bez foto wstępnego. Dla ścisłości. Jednak nadal jest to zawodnik, który widzieliśmy to zresztą w tym turnieju w Lizbonie finałowym w Lidze Mistrzów, który trzyma poziom. I który prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, na pewno wniesie sporą dozę doświadczenia do obrony Chelsea. Chodzą też słuchy, że Thiago Silva ma pełnić nie tylko rolę doświadczonego gracza w drużynie, ale też i asystenta Franka Lamparda. Jego walory przywódcze mają naprawdę pomóc w
poprawieniu tej gry obronnej Chelsea, która dobrze wiemy, że kulała. No to no, jeżeli mamy szanować Lukasa Piotrowa, to mają doświadczenie, to również dobrze wszyscy mogą się nie wiem, Leskota. No i byłoby mniej więcej to samo, jeżeli chodzi o naszego nie, 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 jest taka piękna anegdota Mateusza Borka, kiedy on opowiadał o składzie Francji. No i tego sobie wystarczy nacisnąć, gdzie on robi błąd. Ja jestem przekonany, że Brazylijczyk w Premier League popełnił sporo błędów i ja go nie dałem. Ale to tak. Okej, cena mnie przeraża. Cena się przeraża. Tak, a byłem pod uwagę, to ile kosztowali sali swojego. Dobrze, można by pójść na kompromis, ja wybieram jednego, który jest dobra. To jest źródło. Ale nie możesz wyjść z tego Silver. Nie, ja muszę tego Silver. Ale nie chcę. Nie, tak szczerze myślę, że z twojej dwójki zdecydowanie na tą hakę jest lepszym transferem niż tego Silver. Tego Silver jest starny, fajny z nocy, ale weźmy ile, 37 za? 38. Naprawdę? 38? Już gdzieś widziałem jakąś statystykę, że ma 38 albo 39 za. Może to będzie chyba błędu, to powinien być. Ale będzie grał Chelsea w każdym razie. Dlaczego nie na mistrzostwa świata? To było to, chyba tak, że on musi być w całej... Czytajcie uważnie, co pisał na Twitterze. To będzie prawdziwym podium, jakby to powiedział nasz kolega z redakcji, Kuba Szulcy. No dobra, to... A kiedy jeszcze Silver się zaczyna? Ja bym wolał Silver, ale... A może ty teraz decydujesz? Znaczy ja jestem w stanie oddać wam ten głos. Nie jestem tutaj stroną merytoryczną w dzisiejszym odcinku. Z monetą? Nie, no jak dla mnie na ten AK będzie lepszym transferem. Jest młody, zawodnik swoją wartość Barnów i myślę, że to będzie fajny ruch Manchester City. Odnośnie AK to ważne jest to, że on może grać na lewej stronie. Wiemy, jak ta lewa strona w City funkcjonuje i według mnie to jest transfer zdecydowanie... Janek, bo to nie jest program krytykowania wężowego. To właśnie przypomina. Dobra. Znaczy, dobrze, że zaczniemy tutaj lepiej obronie, bo on na środek obrony jest tylko za niski. Powiedz to panu Kanawaro albo Michałowi Pazdanowi. Dobra, ja się będę ubierał przy Salisu na pewno. Salisu na pewno, to jest mega fajny transfer. Tak, myślę, że z Jarkiem Zewnętrznym spełni bardzo dobrą parę. Tak, tu się podbawiam. Tu się podbawiam, który bym się bał. Spotkał, to bym się bał. No co, będziesz się ubierał przy Tiago? No Tiago jest dużo lepaki, no i na pewno nie robi kocha. No, ale ja się odpuszczę, mogę robić kocha. A czy musisz tu iść z reprezentanta Niemiec? Czy co, na Tanakę czy Tiago Silva? Ostatecznie? No nie, na to tak. Dobra. Raz, dwa, trzy. Jakim sposobem na to Hake? Okej. Okay. Środek obrony na pan Hake, Mohamed Salisu, to będzie wspaniała jedenastka w obrońcach, więc zobaczmy, co będzie dalej. Lewa strona. To będzie dwójka chyba będzie, bo ja mam Demara Luisa. Ja mam Demara Luisa. Tutaj nie ma dyskusji moim zdaniem, ale dopowiedzcie się. Ale w którym się nie ma dyskusji? No pewnie Chilwell. No oczywiście, że będzie Chilwell. No, też znaczy, się zgadzam. Ja nie będę się tutaj wspierał, po prostu... Jamal Lewis to świetny transfer, szczególnie pod kątem braków na lewej defensywie, na lewej defensywie srok. Jednak no, Ben Chilwell no, to jest gość wprowadzony za 500 milionów punktów, sprawdzony w Anglii, reprezentant Anglii. Nie no, jeden z największych talentów angielskiej piłki. Jamal Lewis jest to dużo lepiej. Jasne, że to reprezentant młodzieżówki, to prawie to samo, co do nie, Liverpool wolą tego słynnego Simikasa. Wiadomo, że nie wolą. No tak zamiast moim zdaniem Chilwell. W przyszłości może Lewis, to też są, obaj zawodnicy są młodzi, a jednak Chilwell jest w kompletnie innym etapie rozwoju niż Lewis, także myślę, że Chilwell dobrze wypełnił tutaj naszą jedenastkę na lewej obronie. Jeszcze nie będę kłócił Luisa ze względu na cenę. Ze względu na to, żeby pokłócić się z Łukaszem. Też? Ze względu na to, że Liverpool nie potrafił kupić za tyle, ile kupił go Lukas, chociaż nie wiem, że ta cena nie była dużo wyższa. No i fakt, że faktycznie łata tę dziurę na lewej obronie w dużym jest. Chociaż mam wrażenie, że to też łata. No to no, Marcos Alonso to jednak jest bardzo talentowany piłkarz. Dobra, przebrnęliśmy przez obronę, nie było łatwo, chłopaki musieli tutaj męsko rozstrzygnąć spór o środkowych obrońców. Tak, tak to się robi, mamy nadzieję, że w tej chwili tylko merytoryczne argumenty będą w grze, więc trzeba będzie decydować nożycami. Aczkolwiek środek pomocy, panowie, defensywny pomocnik jest u was w zestawieniu? Jest. Cały. Nazywa się Alan i przyjechał do nas z Włoch, właściwie przyjechał do Evertonu. Przynajmniej umiał, u ciebie też mam nadzieję, tak? Bardzo się cieszę. Dlatego, że pod wodzą Karla Ancelottiego grał najlepszy futbol w karierze i mam nadzieję, że tutaj też będzie go grał. Bardzo dobrym pokazem generalnie.
z pewnymi kłopotami w ostatnim sezonie tutaj na Apple. Doszedł konflikt z właścicielem klubu, musiał sobie coś Alan poukładać i nawet Wyspach miał to szansę, bo faktycznie wracał do człowieka, u którego grało się po prostu dobrze. Cała też nie była jakaś przerażająca dla Evertonu. Bardzo w porządku transfer. Zgadzam się w 100%, tak jak Janek powiedział, były problemy pozawojskowe. Nie dość, że była ta kłótnia z Laurentisem, rzekomo to właśnie Alan był jednym z inicjatorów tego jakby protestu przeciwko buntu, przeciwko prezesowi. Rzekomo w odwecie później włamano mu się do mieszkania, zdemolowano mieszkanie. Co ciekawe, nie ukradziono za wiele, a zostawiono za to pieniądze. Także to jest dość ciekawe. Jest oczywiście więcej w lokalnym medium. Zostawiliśmy, że Łukasz sobie powiedział z tą pracę trwa regularnie. Nie, to jest ekspertem odłama, nie wie co się kradnie. Tak, 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 jest dokładnie. I myślę, że miało to spory związek z tym, że Alan w drugiej części sezonu nie był już tym zawodnikiem, bo do tego problemy z przeleczeniem. Także wierzę po prostu w to, że Carlo Ancelotti odkurzył Brazylijczyka. Okej, to defensywa mamy, podejrzewam, że pozostały układ środka pola to raczej zawodnicy ofensywni, jak to zazwyczaj bywa, więc zapraszam do podzielenia się swoimi typami. Na pewno Kai Havertz. To tak, to się zgadzam. To myślę, że nie ma o czym dyskutować. Gościu prawdopodobnie jest jednym z większych talentów, którzy będą biegali na boisko w przyszłym sezonie, także no, cena też była spora, jednak umiejętności prawdopodobnie przewyższałem jeszcze ten kwotę skalę tej ceny. I chłopak potrafi grać wszędzie. Tak, no, może cała pomoc, nawet atak. I też wbrew pozorom, mimo tego, że jest ofensywnym zawodnikiem, nie radzi sobie w defensywie. Odbiór piłki nie ma na bardzo dobrym poziomie, warunki fizyczne, wysoki facet. Z pewnością sobie da radę w Premier League. Tak, tak naprawdę, czegokolwiek byśmy oczekiwali od piłkarza, to od pomocnika, jak nawet to ma. Tak naprawdę teraz tylko Lampard musi ślikować ten diament i będzie naprawdę wspaniale. Okej, może grać wszędzie, ale rozumiem dla ścisłości, u nas umieszczamy go w środku pomocy. Tak, tak, jasne. Dobra. Co się dzieje? Coś jeszcze? Van de Beek? No, byłem długo na to namawiany i faktycznie tych drudzy, bo ten Holender może się przebić do 11 Manchesteru United, nie musi się przebić. Chociaż z drugiej strony miejsce się wartościowego zmiennika, to każdy by chciał mówić się, bo Van de Beek potrafi i zagrać zamiast Paulo Pogby i zamiast Bruno Fernandesa też da radę. Więc spokojnie sobie w tym Manchesterze znajdzie jakieś miejsce na boisku. Być może nie w pełni wymiarowym, nie w każdym meczu, no ale będzie bardzo wartościowym elementem układania z Fischera. Ja jestem co do tego przekonany. Właśnie mnie najbardziej jara możliwość współpracy Holendra z Bruno Fernandesem właśnie. Wydaje mi się, że to znajdą doskonale wspólny język. Świetnie czułem się w grze kombinacyjnej, także wierzę, że jeszcze mając do dyspozycji koło siebie Paula Pogbę czy Tonego Marciala i Rashforda, stworzą naprawdę ciekawy... Albo Mokinie, albo Mokinie, albo Mokinie, ale może mniej do tej kombinacyjnej gry, a z prostu Ingram stworzą ewentualnie poprawi tę meczkę. Kolejna! No ja kiedyś z Manchesteru United cieszę się, że chłopaki mają takie dobre zdanie o Holendrzu. United miało kilku banów w swojej historii i zazwyczaj byli to piłkarze, których wspominamy do dzisiaj. Van der Sar, Van Nistelrooy, Van Persie. No i mam nadzieję, że ten młody Holender też dołączy do tego grona. Czyli co, środek pomocy możemy uznać za zamknięty i możemy przejść do skrzydłowych. Tak. Chyba, że takowych nie ma. To nie jest tylko po siebie. Tak jest, dokładnie tak. Skrzydłowi, którzy w dużej mierze wchodzą umówmy się do środka, bo i tak nie widzicie, to oni mam nadzieję. I Ebert i Eze u mnie. O nie. Tak, nie jest Timo Werner. Tak, no dobra. No, bo robimy ci do środka ataku i tego, że jest Oli Watkins. Okej, tutaj. Watkinsa wam nie oczywiście, także proszę się dogadać co do pozostałych piłkarzy. Co ciekawe, Oli Watkins dołączył do Aston Villa. Dosłownie kilka minut temu. Wierzynka, także jego na pewno nie może zabrać w tym. Dobra, ale do Watkinsa jeszcze dojdziemy. Prawe skrzydło, bo do tego będziemy chyba mieli większą zgodność, aniżeli do lewego. Hakim Ziyech, tak jest. Hakim Ziyech to właśnie on i Van de Beek to byli właśnie architekci tego sukcesu Ajaxu z poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów, gdzie dotarli do półfinału. Oni i jeszcze pewnie De Jong i De Ligt, to oni byli członem drużyny z Amsterdamu. Dlatego sądzę, że jeden i drugi doskonale wpiszą się w ramy Premier League. Nazwijesz też liczę szczególnie dlatego, że jestem fanem The Blues i wiem, jak on wiele może dać w dziale kreacji,
która nie wątpliwie poda w tym sezonie. Marokańczyk ma coś takiego, że w swoim przypadku nie wie po prostu. Jedynie co mnie martwi, to ewentualnie jego trudny charakter, który sprawił, że niby dwa sezony temu on nie trafił gdzieś dalej niż Ajax, ale może potem w rozwoju karek bardzo się chyba uspokoi i będzie faktycznie wartością dodaną dla Premier League, a na pewno jeżeli chodzi o... Może nie będzie miał taki super typ jak Chelsea, ale oglądanie go to będzie przyjemność na pewno porównywalna do prezentacji, a być może nawet większa. Obawiam się, że Emery czy Izzy ma wypaść z waszej 11. Niechętnie, ale tak się chyba mówi stać. No bo z Wernerem nie można występować. Po prostu doceniam klasę Lundegaardnika. Jednak Timo Werner to jest gość, który moim zdaniem jest najlepszym transferem tego okienka. Oczywiście na razie nie. Havertz przegrywa z Wernerem przede wszystkim ceną, bo jednak jest to już 22 milionów funtów. I stąd jednak dużo bardziej cenię Wernera, może też dlatego, że Werner dłużej jest na topie, jest już tak naprawdę gościem, który jest oszczędowany. No i po raz pierwszy od czasów swojego kosztu jest czasem jakiegoś takiego napastnika z prawdziwego zdarzenia. Napastnika czy skrzydłowego? No dobra, generalnie napastnika w naszej 11 skrzydłowego, bo tam też Werner może grać. Może grać. Generalnie bardzo możliwe, że coś tak będzie, prawda? To zależy, jaki stan tam drogi będzie miał Chelsea, bo przecież tam ja Abraham może nie składać broni po tym, jak pierwszą stronę zdobył 15 goli. Podobno Werner nie ma się wyklucać z Abrahamem. Podobnie. Nie jest to coś połączonym, podobnym piłkarzem charakterem. Jest z Abrahama, to połączę. Okej, czyli tak. Alan, Van den Beek, Havertz, Werner i Ziyech. Tak wygląda nasz szory pomocy. Mam nadzieję, że nasza w ogóle cała pomoc, którą mam nadzieję widzicie cały czas na ekranie. No i co, zostało nam miejsce dla jedynego napastnika. I będzie to, jak już wspólnie zdążyliśmy ustalić, Eli Watkins. Rodrigo Moreno. Ja właśnie próbowałem na siłę to wymyślić, jakiś transfer Brighton czy... Colin Wilson. Sam Robinson. Jeszcze ewentualnie to na skrzydłowe. No dobrze. Albo jeszcze nie doszły trailingi. Jeszcze jest szansa, no. Nie, no jeżeli tutaj w końcu ja będę mógł trochę powiedzieć. Nie ukrywam, że Eli Watkins jest jednym z moich ulubionych piłkarzy na zapleczu Premier League. Jest nie na zapleczu Premier League. I bardzo dobrze. Tak, zdecydowanie. Jeżeli klub Premier League daje 30 milionów funtów, bo o takiej kwocie się mówi w przypadku Anglika, to musi być transfer na wielką skalę. I fajnie, że trafia do drużyny takiej jak Aston Villa, której tego napastnika brakowało. No, jednak mimo wszystko brakowało. No ta masa to nie był piłkarz na poziomie Premier League. Znaczy, tam był Wesley, nie? Ale Wesley się wysypał. Samata, który w meczu to był chyba mecz Pucharu Ligi, albo w Anglii, ale to on chyba tam miał... Tak, on miał taki mecz, to był chyba jego debiut, w którym nie trafił do pustej bramki. To było kuriozum, to jego spotkanie. Nie pamiętam, co to był mecz, ale w każdym razie sytuacja była. Oli Watkins, wicekról strzelców Championship z minionego sezonu, tutaj grał tylko z Aleksandrem Mitrowiczem. Część składowa tego tercetu BMW, która szała w Brentford. Też mam nadzieję, że w całości się znajdzie w Premier League. Też mam nadzieję, że w całości znajdzie się w Premier League, bo Isai Benrahma i Brahim Mbeumo zasługują na to, żeby grać w wyższej klasie rozgrywkowej. Z tym drugim pomyślcie, jakie Brentford kuriozalne pieniądze zarobi na tej trójce. Oni ich kupili w tej chwili, nie pamiętam, ale tam chyba była kwota 13 milionów funtów, którą oni wydali na tych trzech zawodników, a no już 30 milionów kosztował sam Oli Watkins. A przypomnijmy, że Oli Watkins nie jest najbardziej elektryzujący nazwiskiem z tej drugiej. To jest chyba najmniej tak naprawdę. Najwięcej mówię się o Benrahmie. Świetny piłkarz, najmłodszy z nich wszystkich. Tak, to też działa na jego super 99 bodajże. Tak mi się wydaje. 21 lat, tak. 21 lat, no więc... Bardzo dobry mecz. Ale my nie o tym. Ale my nie o tym. Oli Watkins. Całą dobową, także jeżeli ktoś chce posłuchać o Brentford. To nie zadzwoni do Chrystusa. Tak, to jest jakiś numer. Dokładnie. No to tyle. Mamy chyba 11. Mamy 11 wybraną. W przypadku 11 sezonu minionego wybieraliśmy też najlepszego trenera, ale tutaj nie mamy chyba takich... Bardzo Bielsa. A no właśnie. Wiedziałem, że wybrałam. To jest Marcelo Bielsa najlepszym wzmocnieniem w tym sezonie. Jest to Slavia Bielsa. Jest to Slavia Bielsa.
jeszcze Bielsa Boli Boli, jeżeli chcę ukażę, też jest wykluczone. To prawie trafia bardzo dużo fajnych zawodników w tym sezonie, bo my nie mówimy tylko o transferach, mamy też na myśli Beniaminków, których tutaj nie wygraliśmy, a to jest, są całe kadry utalentowanych zawodników, którzy już walczyli przejrzewam do Premier League. Są fajne transfery też w Championship, Mati Kaczy, o którym nie wspominaliśmy. Kogo nie daliśmy problemu, bro? Naprawdę, że nie. W ogóle nie rozważyliśmy o tego. Ja rozważałem, ale w głowie tego, ja też w głowie tego rozważałem. Podobnie kartę, jak właśnie Easy i Werner. Dobra, może nie rozstrząsajmy w tej 11, bo uznamy, że jest bez sensu. Jeszcze poprzemy sobie te nazwiska. Także na dzisiaj to był koniec. Ze mną był Jan Pikutowski. Dziękuję. Ze mną był Łukasz Maciejewski. Ja nazywam się Krzysiek Bielecki, a wy subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.